Projekt Rusza Lab jest projektem edukacji tanecznej, który organizuje Fundacja Performat w ramach Myśli w Ruchu 2017, programu Instytutu Muzyki i Tańca. Znajdujemy się w trzecim liceum ogólnokształcącym Świdnicy, które jest głównym partnerem tego projektu. Uczniowie trzeciego liceum pracowali z nami właściwie przez cały rok w trakcie warsztatów tanecznych, teatralnych, medialnych, krytycznych. Projekt składał się z takich trzech labów zorganizowanych wokół tematyki tańca. Labu tanecznego, takiego praktycznego, warsztatowego, w ramach którego uczniowie spotykali się z instruktorami, z choreografami i tancerzami, głównie z Wrocławia. Labu medialnego, w ramach którego próbowali uchwycić ruch w obiektywie kamery albo aparatu i mieli zajęcia fotograficzne i animacji poklatkowej. Oraz labu krytycznego, w ramach którego próbowali opisywać ruch, a także poznawali historię teatru, ruchu i tańca w Polsce i na świecie. Jest pokaz przygotowany przez Magdalenę Górnicką-Jotard, choreografkę i pedagoga z Wrocławia, nad którym młodzież pracowała przez kilka dni w trakcie warsztatów z Magdą. Celem tego projektu, takim dla nas najważniejszym, jest stworzenie takiej platformy czy laboratorium, w którym głównym przedmiotem naszych badań jest taniec. I chcemy naszym zdolnym uczestnikom pokazać, że taniec to nie tylko programy typu You Can Dance, chociaż oczywiście też, że taniec to nie tylko taniec z gwiazdami, ale taniec to również ruch sceniczny, pantomima, to również poczucie świadomości ciała. I to nam się wydaje chyba najważniejsze w tym projekcie, żeby ten taniec stał się częścią ich myślenia o sobie. Taniec jest też formą wyrażania emocji, wyrażania siebie i mamy nadzieję, że właśnie młodzi ludzie dostrzegą w tym potencjał.